Cześć, nazywam się Łukasz Dylik, jestem alkoholikiem, narkomanem i hazardzistą. Fajnie jest pokazywać same swoje zalety, nie? W internecie. Zajebiście. Przecież ja wiem, że tam pewnie pojadą różne komentarze pod tym filmem. To jest moje życie, ja go nie zmienię. Ludzie, kapnijcie się w końcu, że blichtr, który jest pokazywany na internecie, nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Moje prawdziwe życie jest takie, że byłem i fiutem, i zajebistym kolesiem, i mężem, i synem. I co ja teraz mam udawać, że tego nie było, bo co, bo ja nie sprzedam kolejnego szkolenia, bo pani Kasia się obrazi? Wiesz co, ja w tej sprawie chodziłem do psychologów wielu. Jedni mówili walcz, inni mówili absolutnie nie walcz. W tym momencie, bo zniszczysz światopogląd i życie, i może relacje pomiędzy dzieckiem a mamą. Stary, musiałem podjąć własne decyzje. Czy właściwe? Oceni to już Amelia? Oceni to Szymon? Bo nikt inny nie ma prawa, nie jest w moich butach. Nie wie, co to znaczy obiecać sobie wieczorem, że już nigdy w życiu nie będę pił, obudzić się rano i sięgnąć po wódkę. Jak ja sobie nie mogłem dotrzymać obietnicy, to jak mogę dotrzymać innym? To jest taka moc wewnętrzna, a jednocześnie samotnia. Nie chcę tego nigdy już więcej doznawać, to jest okropny ból. A z drugiej strony ból, który rani innych ludzi. To jest obłęd, to jest takie koło zamknięte, że się w pale nie mieści. Nie? Ale jak widzicie, można to ogarnąć, więc nie boję się o tym mówić. Trudno, dostanę po dupie. Jestem na to gotowy. Ja ci już powiedziałem, pytałeś mnie, czy jestem gotowy na pewne rzeczy? Oczywiście, że jestem. Gdybym nie był, nie rozmawialibyśmy o tym. Ja się nazywam Łukasz Dylik. Mam 44 lata. Z zawodu jestem przedsiębiorcą, mentorem, konsultantem biznesowym. A sprzed 11 lat alkoholikiem, narkomanem i hazardzistą, który całkowicie zmienił swoje życie i wierzy mega w rozwój. Zresztą wizją mojego życia, nie tylko prywatnego, ale i zawodowego, jest promowanie rozwoju jako fundamentu szczęśliwego życia. I to jestem ja. Nie mylę roli życiowej żadnej. Jestem mężem, jestem ojcem, jestem synem, ale przede wszystkim jestem Łukaszem, który kocha sam siebie i odnalazł siebie w sobie. Jeżeli miałbym się zastanowić, jak to się wszystko zaczęło, to myślę, że w dniu moich urodzin. No bo taka była prawda. Wiesz co, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w życiu musimy zrobić dwie rzeczy. Urodzić się i umrzeć. Reszta zależy od nas. I to napisała mi kiedyś moja taka sympatia z terapii uzależnień właśnie w pamiętniku. I nigdy tych słów nie zapomnę. Musisz się urodzić i umrzeć. Reszta zależy od ciebie. I to jest świetne, bo to ty wypełniasz kontent swojego życia. I od tego chciałbym zacząć, że mając 6 lat, kiedy zmarła mi mama, to mój mózg skorelował śmierć mojej matki z odejściem najważniejszej osoby w moim życiu w tym momencie. Skończył się filar bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co by się działo, gdyby mama żyła, bo tego też nie jestem w stanie powiedzieć, ale generalnie od tego zrobiła się rodzina dysfunkcyjna. Nie mylić z patologiczną. Dysfunkcyjna z powodu tego, że jednego z rodziców zabrakło. Jak dziecko się rodzi, od razu tworzy swój kapitał kulturowy. I rodzina jest najmniejszą kulturą, z jaką człowiek ma kontakt. Różnie się do tego naukowcy odnoszą, ale od 0 do 6 tworzy się twoje ego. Od 6 roku życia do 12 tworzy się twoja persona, czyli osoba zdatna do życia w społeczeństwie. I co? I większość ludzi to chodzące dzieci. Nie, dlaczego? No bo zarządza nimi algorytm od 0 do 12. My chodzimy wtedy po ulicach jako dorośli ludzie, a sam dobrze wiesz, że często patrzysz na siebie albo na innych i myślisz, w ogóle czemu to powiedziałem, czemu to zrobiłem? To jest automat, nie? To jest ekspust. Zresztą w ogóle się mówi, że to uruchamiają triggery, czyli po angielsku spust, nie? Trigger to jest spust. A trigger psychologiczny włącza ci pewne schematy, nie? No i tak rosłem. A że nie czułem akceptacji i nie czułem się dobrze w nie swoim domu, jak mi ciągle to podkreślano, no to wiesz, uciekałem do kolegów, uciekałem do znajomych. Oni mnie kochali, wiesz czemu? Bo ja byłem młodszy i przynosiłem wódeczkę i kasę, więc jak zabrakło już na widoku, to musiałem podbierać, nie? Teraz to się nazywa kraść w domu. A kiedyś mówiłem, że podbierać. Ja tylko podbieram te 20 litrów napoju procentowego, który zmienia relacje między mną a moimi kolegami na ławce przy bloku koło czepaku. Tak, kradłem, oczywiście, że kradłem. Wynosiłem z domu wszystko, co się dało, co uważałem, że nikt się nie kapnie, łącznie z pieniędzmi, łącznie z emocjami, wszystko wynosiłem z domu, co się dało. No, byłem. No, ale z drugiej strony, jak teraz na to patrzę, nie mogłem zrobić inaczej, no bo potrzebowałem miłości i akceptacji, której nigdy nie odczuwałem. Czułeś jakiś wyrzut? Cały czas. Tylko, że było to tak silne. Znaczy, wiesz,
To były wyrzuty połączone ze strachem, nie? Ale były. Teraz jak sobie o tym pomyślę, to nazwałbym to wyrzutami. Ja nigdy nie chciałem krzywdzić. Nie miałem na celu krzywdzić ludzi, bliskich, dalekich. To w ogóle nie o to chodzi. Jestem po 18 terapiach alkoholowych. Picie było moim korowym uzależnieniem. Czyli taki na tym oparłem wszystkie inne. Nie? Jak sobie wypiłem, to trzeba było się obudzić, więc była amfetamina. Jak była amfetamina, to trzeba było gdzieś znowu zregulować emocje, więc grane było na maszynkach, nie? Etc., etc. Teraz na to patrzę, że ja potrzebowałem tak bardzo akceptacji i bycia częścią jakiejś społeczności. Ja tego nie miałem. Bo wiesz, bo dom taki był. To nie znaczy, że on był biedny, zły. To jest niezależne. Wiesz co, deficyty będą zawsze się pojawiały. I teraz ja mam 44 lata. Jak przestałem pić i brać i grać na maszynach, czy tam hazardować się, to zrozumiałem jedną rzecz. I to dzięki koledze, który powiedział, to, że kiedyś było niefajnie, nie znaczy, że teraz musi tak być. I wziąłem życie w swoje ręce. I zacząłem to ogarniać. Jeżeli pytasz mnie o to, czy dalej się przedstawiam jako alkoholik, to w zależności od sytuacji. Kiedyś robiłem to notorycznie, teraz robię to mądrze. Dlatego, że bardzo często dzięki temu, że to mówię, ludzie zwracają uwagę na całe przemówienie. No bo dziwne, że widzą gościa, który jest ubrany w garniturze, znają jego status, bo się z nim szkolą i nagle koleś wyskakuje tam, gdzie jest 400-500 osób i mówi: cześć, nazywam się Łukasz Dylik, jestem alkoholikiem, narkomanem i hazardzistą. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o tym i tak dalej, nie? To się zgadza, natomiast no, to zależy od kontentu i od sytuacji, a w zasadzie od sposobności przedstawienia się. I wiadomo, że jak pójdę do na przykład gazowni coś załatwiać, albo na przykład do Wyższej Szkoły Małopolskiej Uczelni Państwowej, no to przecież tam nie wejdę i tak się nie przedstawię. Natomiast ludzie dzięki temu widzą otwartość, szczerość, a z drugiej strony mówią: kurczę, no to jak on był w takiej czarnej dziurze, no to ja też chyba mogę. I to jest, wiesz co, i to jest najcenniejsza rzecz, jaką ja mam w sobie. Witam Was bardzo serdecznie, słuchajcie moi drodzy, w trzecim module. Trzecim module, który nazywa się komunikacja. I bardzo się cieszę, że po obiedzie nie uciekliście do domu. To oznacza, że jednak jakaś wartość szkoleniowa, merytoryczna i rozwojowa w tej przestrzeni edukacyjnej jest. Żebym mógł opowiadać o tych rzeczach, musiałem pokochać samego siebie. Musiałem siebie zaakceptować, jaki byłem, tego nie zmienię. Ale rozwój polega na tym, że jeżeli chcesz stworzyć przepiękne jutro, to dziś cofnij się w przeszłości i napraw to, co stało się kiedyś. Ja to robiłem. Ja jestem gotowy na co dzień przepraszać za swoje błędy i naprawiać je. Jak masz w sobie taką gotowość, to nie boisz się już nikogo, kogo kiedykolwiek w życiu skrzywdziłeś, ani nie boisz się, że skrzywdzisz innych, bo masz prawo do tego, bo nawet nie wiesz, że ich krzywdzisz, dlatego że oni mają problemy z własnym postrzeganiem świata poprzez swój algorytm, który nimi kręci. Bo mój rozwój, tak jak zresztą każdy rozwój, polega na tym, że przechodzimy przez kolejne drzwi. I w każdych drzwiach jest coś ciekawego do znalezienia. Wydaje mi się, że rozwój nie polega na tym, że jedziesz na jedno szkolenie i nagle jesteś zmieniony. To trwa czasami miesiące, czasami lata i wcale nie odchodzi dużymi procentami. Cieszę się, że ta historia moja, tej upadłości bym powiedział, tego ciężkiego mojego dzieciństwa i życia, które było, w tym momencie obraca się w siłę. I cieszę się, że nie mam w sobie wstydu, i że tak dużo o tym mówiłem, bo nie wiem, czy wiesz, ale mówiąc o tym, czego się wstydzimy, pozbywamy się wstydu. Mówiąc o tym, czego się boimy, pozbywamy się strachu. Mówiąc o tym, z czego się cieszymy, mnożymy nasze szczęście. To jest niesamowite, jak to działa, nie? Wyrzucam to z układu nerwowego i w tym momencie jesteśmy w stanie być mocniejsi. To wymaga wiele odwagi. Wiesz co? Miałem taką sytuację, gdzie znaleziono mnie martwego prawie na jakimś polu. To nie pomogło oczywiście, a potem chlałem dalej, brałem narkotyki dalej. Zmiana nadeszła całkowicie kiedy indziej. Natomiast co ja mam do stracenia? Ja już mogłem nie żyć. Ja 11 lat temu mogłem już nie istnieć. 20, 30 lat może zostało mi życia, może 5, ja nie wiem. Ale na pewno każdy dzień jest nowym dniem, który muszę wykorzystać w taki sposób i chcę przede wszystkim wykorzystać, że ja wstaję, ja nie chcę nikomu zepsuć dnia. Kluczowy moment nadszedł ostatnio.
kiedy zacząłem integrować swoje części psyche same ze sobą, czyli z moim zdrowym self, i poznałem siebie w sobie. Odeszło ode mnie wiele zmartwień, wiele cierpień. To jest teraz, a z kiedyś? To, że ktoś mnie chciał, na przykład moja żona. Że przez to, że stawałem się i stałem się innym człowiekiem, bo przestałem pić, moja żona wybrała mnie jako mężczyznę. Ja nawet sobie wtedy nie uświadomiłem, stary, jak dla mnie ważnym marzeniem było wziąć ślub. Ja się kapłem na drugi dzień, jak się obudziłem. Niesamowite, nie? Bo to takie prozaiczne, nie? Ludzie biorą ślub i zajebiście. A dla mnie to było jedno z największych marzeń na wtedy. Wiele rzeczy było takich po drodze. Wiesz, te rzeczy nazywają się epifanią. To jest oświecenie, to jest efekt aha, taki błysk, nie? W psychologii błysk to jest coś, co się robisz, no, kurczę, to było to, nie? O czym może marzyć dziecko, które miało rozbity dom przez śmierć? Bo to nie jest niezależne dla dziecka, czy ktoś umarł, czy odszedł na żywo. Po prostu chyba nie było, tak? Zostało opuszczone. Co może tworzyć mężczyzna, który ma dwójkę dzieci z różnymi kobietami, tak? I nie są w stanie stworzyć domu? O czym może marzyć mężczyzna, który ma totalny deficyt miłości od strony kobiet? Chyba o tym, żeby mieć kobietę, która go kocha, nie? Więc dlatego było to dla mnie tak ważne. Ja o tym nie wiedziałem, ja się dopiero potem kapłem. Wiesz, ja robiłem małe kroki nieświadome ku temu, żeby ten ślub był, żeby był taki, owaki. Tutaj dziękuję mojemu tacie, bo nas nie było wtedy z Magdą stać, żeby mieć wesele. Mój tata wyłożył pieniądze na to wesele. To jest jedno z wielkich moich szczęść wewnętrznych dla mojego małego wewnętrznego dziecka, dla Łukasza, że jakaś kobieta go chce, stary. Alkoholik, tata Madzi, z którym się już dawno pogodziła, jeździ do niego na cmentarz. Pokrzywdziło ją niesamowicie, nie tylko ją zresztą. I Magda powiedziała sobie, nigdy w życiu nie będę miała męża alkoholika, więc witam was serdecznie. Witam was w habitusie z wczoraj. I z pewnych przypadłości, które możemy eliminować. Myśmy z Magdą stworzyli sobie szczęśliwe życie oparte na strasznym zażynaniu własnych organizmów. W tym roku mamy już całkowicie inne plany, inne strategie. Zaplanowaliśmy sobie w Egipcie jeden dzień, popracowaliśmy nad własnym życiem i zrobiliśmy sobie cały grafik na cały rok, gdzie mamy wolne, gdzie mamy dłuższe okresy odpoczynku. Postanowiliśmy, że będziemy mieli 3 weekendy w tygodniu wolne, w miesiącu wolne. Natomiast daliśmy sobie też takie prawo, że jeżeli wejdzie bardzo dobry kontrakt, to każdy z nas ma prawo go wziąć, ale 1 weekend w tygodniu, w miesiącu tylko. A kiedyś było tak, że pracowaliśmy 4 weekendy w tygodniu. Często było tak, że pracowaliśmy najdłuższy maraton Magdy dzień po dniu, to jest 62 dni. Zrobiliśmy z Magdą taki test, on się nazywał DNA talentu, Atom. I jak zobaczyłem, jak dobrze on działa, od razu zostałem konsultantem, robię takie testy dla ludzi, profiluję ich zachowania i naturalne talenty, a talent to sposób działania i sposób myślenia. No więc ja jestem promotorem, taki mój profil, to jest wiosna, ja mam ideę ludzi pomiędzy, bo jestem jeszcze latem, występy, tutaj mam swój flow, miliard pomysłów na minutę. Magda z kolei jest strażnikiem, ona uwielbia szczegóły, ona jak coś powie, to musi to przemyśleć, ale jak powie, to powie naprawdę konkretnie. Ale też jest szczególarą, ona zauważa szczegóły, ale pomysły przychodzą u niej później. Ona coś wymyśli, ale później, nie? No i teraz patrz na to. Przychodzę z treningu i mówię do mojej żony, Magdzia, umyj garki, dobra? Ja się idę wykąpać, bo jestem cały spocony, muszę ogarnąć sprawę, nie? No i Magda ogarnęła całą kuchnię, ja też się ogarnąłem cały. Idę do kuchni, patrzę, wszystko zrobione, tylko taka wielka patelnia z takim mięsem otwartym stoi, nie? No i kiedyś byłby dym. Ale no nie, że jakiś tam dym wielki, tylko no pewnie byśmy sobie powiedzieli, a coś tam pretensje, ja tego nie chcę. I mówię do Magdy, ej, czemu tego nie schowałaś, kotek? A ona mówi, bo patelnia jest za duża, nie wejdzie do lodówki. A ja sobie myślę, no przecież są małe miseczki, nie, w szafce. I dla mnie to jest już
bardzo proste, a dla niej nie. Ona zauważa szczegół, jej profil. I mówię tak, rozumie strażniku, ty widzisz, że to jest duże i do lodówki nie wejdzie. Natomiast masz męża, ideę, więc ja wiem, że jak przyłożę to mięso do mniejszej miseczki, to będzie ok. A Madzia mówi, jesteś fantastyczny. Na przykład jeden z przykładów. Ale teraz to, co robimy szybko, to kiedy zbliża się kłótnia i czujemy, że ta kłótnia jest bardzo blisko, albo już się zaczyna, to idziemy się przytulić do siebie. Bo wystarczy 20 do 30 sekund, żeby układy nerwowe się wyrównały i nie da się krzyczeć na kogoś przytulonym. Nie jest problemem przytulenie się, tylko decyzja, żeby podejść. Bo coś jest, elektryczka jakaś jest, że cię odpycha od tej drugiej osoby, nie? Bardziej byś ją popchnął niż przytulił. Ale w tym momencie, kiedy ją przytulisz i wytrzymasz 30 sekund, to Magda zawsze, czy ja do niej wtedy mówię, zależy kto jest wkurzony bardziej, to teraz na mnie krzyczy. I ona zaczyna się śmiać, czy ja, bo się nie da. To jest nierealne. No i też przede wszystkim słucham potrzeb mojej żony. Teraz jak byliśmy na szkoleniu, ja prowadziłem w Warrington, ona była w Preston, no to dziewczyny chciały zobaczyć, jak bardzo dobrze znam żonę i zadały mi 6 randomowych pytań. Ja na nie odpowiedziałem, przyjechała Magda, odpowiedziała dokładnie tak samo. Po prostu ja żyję z Magdą, a nie obok niej. To nie znaczy, że nie popełniam błędów, oczywiście, że tak. No ale na przykład jeżeli popełniałem 100% błędów, a teraz przez 2-3 lata, 4, kiedy już naprawdę pracujemy mocno nad komunikacją i naszym związkiem, jak będę popełniał w jednym roku 90, w drugim 80, w trzecim 70, a w czwartym na przykład, bo się to zdubluje 40 tylko, no to ja mam 60% mniej kłótni. A propos tego męstwa, o którym rozmawiamy, nie? Był film Chłopaki nie płaczą, więc my musimy być twardzi. I potem jesteśmy twardzi, nie radzimy sobie z emocjami. Niszczymy wszystkie swoje rodziny. Albo nie potrafimy ich zrozumieć. Jeżeli ja mam syna, którego poznaję po 9 latach, zacznijmy od Szymka, teraz mamy jakieś relacje, które udało się uratować. Ale mam też córkę, którą, można by powiedzieć, nie opiekowałem się w ogóle. Ale też z drugiej strony pomyśl sobie, że pewne sytuacje nie pozwalają tego zrobić. Jakie? Czy walczysz, czy nie walczysz? W moim przypadku jesteś pipą męską. Bo walczysz, to wchodzisz z sądem w życie dziecka, gdzie ono może mieć mega fajny spokój już poukładany. Jeżeli nie walczysz w tym momencie, no to masz taką sytuację, że też jesteś pipą, bo nie walczysz o własne dziecko. Miałem wybór, czy być pipą agresywną sądownie, czy być pipą, która nie robi nic w tym kierunku, dopóki mama nie zaakceptuje, że ja się zmieniłem, nie? No i teraz się spotkaliśmy, no i porozmawialiśmy trochę. No i mam nadzieję, że kiedyś moja córka się do mnie odezwie. Bo tak postanowiliśmy we dwójkę, że damy jej wolny wybór. Ona już wie, natomiast ja czekam, nie? I to jest najcięższe. Fajnie jest pokazywać same swoje zalety, nie? W internecie. Zajebiście. Przecież ja wiem, że tam pewnie pojadą różne komentarze pod tym filmem. To jest moje życie, ja go nie zmienię. Ludzie, kapnijcie się w końcu, że blichtr, który jest pokazywany na internecie, nie ma nic wspólnego z prawdziwym życiem. Moje prawdziwe życie jest takie, że byłem i fiutem, i zajebistym kolesiem, i mężem, i synem. To był mój całokształt mojej osoby. I co ja teraz mam udawać, że tego nie było, bo co? Bo ja nie sprzedam kolejnego szkolenia, bo pani Kasia się obrazi? To niech się obrazi. Wiesz co, ja w tej sprawie chodziłem do psychologów wielu. Jedni mówili walcz, inni mówili absolutnie nie walcz. W tym momencie, bo zniszczysz światopogląd i życie, i może relacje pomiędzy dzieckiem a mamą. Stary, musiałem podjąć własne decyzje. Czy właściwe? Tylko oni mogą to ocenić, nikt inny. Bo nikt inny nie wie, co to znaczy obiecać sobie wieczorem, że już nigdy w życiu nie będę pił, obudzić się rano i sięgnąć po wódkę. Stary, jak ja sobie nie mogłem dotrzymać obietnicy, to jak mogę dotrzymać innym? To jest taka moc wewnętrzna, a jednocześnie samotnia i nie chcę tego nigdy już więcej doznawać. To jest okropny ból. A z drugiej strony ból, który rani innych ludzi. To jest obłęd. To jest takie koło zamknięte, że się w pale nie mieści. Nie? Ale jak widzicie, można to ogarnąć. Więc nie boję się o tym mówić. Trudno, dostanę po dupie. Jestem na to gotowy. Ja ci już powiedziałem, pytałeś mnie, czy jestem gotowy na pewne rzeczy. Oczywiście, że jestem. Gdybym nie był, nie rozmawialibyśmy o tym tutaj. Takiej osoby, jaką ma bardzo ciężką sytuację życiową, chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Przede wszystkim, że jest mi bardzo przykro. Mi bardzo przykro, że takie rzeczy cię spotkały. Jest mi bardzo przykro, że nie dostałeś tyle miłości, czy nie dostałaś tyle miłości od świata, na ile zasługujesz. I to jest ta pierwsza rzecz.
Drugą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć tej osobie, to to, że miejsce startu nie jest zależne w ogóle do momentu, kiedy gdzieś masz dojść. Wizja to cel, misja to droga, a wartości to drogowskazy, jakimi się kierujemy w naszym życiu. Nikt z nas nigdy nie powinien cierpieć i być sam. Jeżeli ktoś uważa, że ból jest dobry, to ma dużo rzeczy do przepracowania. Zastanów się, jakbyś miał magiczną różdżkę albo pierścień Arabelli, która kiedyś leciała w telewizji, to co byś mógł zmienić na świecie? Co byś chciał? Ja bym wywalił ignorancję i bym wywalił choroby. Te dwie rzeczy. I teraz niech każdy zastanowi się, jakby miał magiczną różdżkę, co mógłby wyrzucić ze swojego życia. I w tym momencie dążyć w tym kierunku. Natomiast tym, co może nas budować i tym, co nas buduje, to jest na pewno otwartość, mądre relacje i ukierunkowany rozwój pod tytułem zarabiaj na czym się uczysz, to zawodowo, i wykorzystuj to, czego się uczysz życiowo.